Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitruk, zapraszam was przesserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy się prosto z Crypt Valhalla. W poprzednim odcinku dotarliśmy do jaskini prób, w której to mamy niestety skarb do zdobycia i brakowało mi tutaj właśnie klucza, jak i jednego dziurawca. Z tego co się okazało, trzeba iść tutaj na dół. Była to jaskinia nad tą jaskinią, w której skończyłem ostatni odcinek. Na razie przeskoczmy sobie tak. I tutaj powinna być ostatnia roślinka, czyli właśnie dziurawiec. Teraz mogę nie wrócić do walki, ale z tego co też się orientowałem, to w tej jaskini musimy zdobyć jeszcze jeden kluczyk, żeby otworzyć tam ten skarb. Ten kluczyk powinien być właśnie tutaj zdobyty. Bardzo dobrze. Teraz powinien być chyba w stanie dzięki temu kluczowi otworzyć ostatnie drzwi, które właśnie dzieliły nas od skarbu. I właśnie tutaj mamy ten kamysk, który trzeba otworzyć. I właśnie tutaj nie wiedziałem sobie co możemy zrobić, bo zaraz wam pokażę, gdzie ja znajdowałem się, bo to jest też dość ciekawa sprawa. Ja aktualnie poprzedni odcinek skończyłem tutaj i wystarczyło pójść do tamtej jaskini i tutaj obejść to dookoła. Teraz podobno musimy otworzyć ostatnie tutaj drzwi tymi kluczami. Tutaj był jeden klucz, który już mam zrobiony, tutaj kolejny klucz odblokowany i mamy niby skarbek. Co mnie akurat cieszy, że skarb królów to się chyba nazywa. Proszę tej skrzynie, sztapanik. Ostatni klucz. No i elegancko. No niby tutaj. O, pozbieram sobie na wszelki wypadek. O, ruch niedostępny, dobra. I tutaj niby powinien być gdzieś jeszcze artefakt, czy coś takiego, którego nie udało mi się zdobyć. Więc właśnie nie co by teraz robić. Mogę niby te rośliny zanieść w walce, a mnie akurat trochę ciekawi, co by tutaj można było jeszcze zrobić. No nie, zbytnie jak mogę tam dojść do tamtego artefaktu. A może tędy damy radę przejść. Tutaj widzę opal, przydałam się. Musiałbym do tamtego kupca sobie pójść w naszej wiosce i sobie coś może kupić ewentualnie. Kurde, i teraz zbytnie nie mam pojęcia, którędy my wyjdziemy. Ale chyba kompletnie inną drogą. No i wychodzimy teraz do góry. Więc nie wiem czy... Właśnie, mamy tutaj coś jeszcze. Co możemy poprzestać? Tylko w takim razie nie wiem po co mi te klucze. A mogę potem wejść? Pewnie, że mogę. Jaskinia prób, no niech będzie. Dobra, to ja już tutaj widzę. Będę musiał sobie tędy jakoś poprzechodzić. Tylko że właśnie problemem jest to, że ja nie wiem co w tej jaskini prób mam zdobyć, bo pamiętam, że w jednej jaskini już podobnej byłem, w której też miałem takie wyzwania i musiałem zdobyć, nie wiem czy artefakt? Już sobie nawet nie pamiętam, myślałem, że najpierw to bogactwo będzie tym celem do zdobycia. To się jednak okazało, że nie. To jest dość ciekawa sprawa. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć tamtą rzecz. Aha. Naprawdę nie dam rady tak? No to proszę, teraz. Dalej nie damy już. Pięknie. Teraz takie pytanie, co muszę tutaj zrobić? No muszę ewidentnie tutaj dalej to poprzesyłać te komórce. Tylko ciekawe, kto postanowi coś tego tutaj zrobić. To jest też dość interesujące. I skoro tutaj są dalej zagadki, to wydaje się, że raczej tak szybko tutaj stąd nie wyjdziemy. Chociaż kto wie. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Mnie ciekawi ten sam artefakt. Możliwe, że tamten artefakt jest, ale nie jestem pewien, bo tam mamy 300 ileś tam metrów. Szkoda, że tym kamulcem nie możemy tak fajnie manewrować. A niech już będzie, że spróbujemy go trochę tam dotaszczyć. Ciekawe w ogóle też, kto porobi te wszystkie zabezpieczenia na tym kamulcu. Że możemy to normalnie taszczyć, a nie musimy tego jakoś inaczej popychać. Powinno być chyba dobrze. Teraz full do przodu i lecimy. Zanieść rośliny w walce, no byłoby to bardzo dobrze. Ale tutaj akurat po to nie jestem. Zmienimy sobie od razu tutaj zadanie. Nie, jak tutaj zadania. Znajdź i zabierz wiadomość. Właśnie to chciałem tutaj robić, bo niby mogę wrócić do walki i oddać te roślinki i tam pójść do Jotunheimu, ale zobaczyłbym poziom 182. Może być, według mnie to jest w porządku ilość. Chyba to już będzie koniec, jak mi się wydaje, tylko że właśnie potrzebowałbym klucza, który jest tutaj. Tak, to jest. Jaskinia prób ukończono.
bardzo dobrze. Czyli za tą jaskinię dostaliśmy? Okej, poziom, dobra, tutaj mamy chyba kolejny opal. To jeszcze tabliczka, tak, klucz sprytu. Tabliczki potrzebujemy do zdobycia Excaliburu chyba. A nie jestem pewny. Czy na to wychodzi, że te tajemnice nie są wcale takie głupie? Na zasadzie tej jaskinie. Bo jednak na to wychodzi, że nie musimy tak jakby się cofać, tylko iść dalej do przodu z progresem. No możemy ewentualnie się tam cofać, żeby pozdobywać klucze i przejść dalej. Akurat fajnie, że tamtą jaskinię ukończyłem. Wiem, że niezbyt się denerwowałem, sądzę, że ta lokacja będzie znacznie gorsza, 1000 metrów do góry. Czyli właśnie musimy tutaj trochę się cofnąć. Właśnie tu nie mamy punktu szybkiej podróży. A, w sumie mogę już zdjąć ten znacznik, bo on jest nieprzydatny. Dobra, no to w takim razie lecimy do góry. Spodziewałem się, że to zadanie będzie szczerze gorsze, a tutaj się okazuje, że nawet fajne, czyli mamy 183 poziom. Na razie punktu umiejętności nie będę wydawać, bo sobie poczekać na wyższy poziom, czyli dostaniemy kolejne dwa poziomy mocy, więc to akurat mnie trochę cieszy. Więc dzisiaj zrobię na to wejście Gambit Opata. Fajnie, że tą jaskinię nie ukończyłem. Przynajmniej już mam chyba trzy tabliczki, jak... tak, trzy tabliczki powinienem mieć. No to jeszcze niby 17. Chyba, że tych tabliczek jest tak naprawdę 10, to byłoby według mnie znacznie lepiej. Ale raczej niestety nie. Też dawno nie walczyłem z Drengrem i mam chyba 2 na 6 Drengrów. A Drengrzy by mi się przydali do zrobienia zadania związanego z Ragnarem Lodbrookiem, bo inaczej bez Drengrów tego nie zrobimy. Musimy mieć zabitych wszystkich Drengrów, w zasadzie pomszczonych w pewnym stopniu, aby móc odblokować tam zadanie z tym Ragnarem. Co wydaje się według mnie zajebistym zadaniem. Tak nie wyjdziemy, no dobra. Jednak to jest odkrycie kolejnej historii. Tutaj mam artefakt kolejny. A no pewnie, że płotka nie wejdzie. No to jest trochę bezsens, no wezwijcie mi rzecz tego konia. No nie no, ona pewnie jest tam na dole i nie wejdzie w ogóle. Może teraz? Aha. No to fajnie, wpadło mi do jaskini, na to wejdzie, że nie wyjdzie. Dobra, na razie starajmy tam ten artefakt. Spróbujemy najpierw zdobyć ową wiadomość od wysłannika Alfreda i zobaczymy, jak to tak naprawdę będzie tym głównym. Szczerze nie mam bladego pojęcia, czemu się ten koń na razie badługuje. Nawet na nim jeździć nie mogę, bo on raz obiera inny kierunek. On teraz niby za mną... A, to się baguje chyba przez to, że ja za dużo razy próbowałem zawołać tego zasranego konia. Tak też w sumie chyba może być. Bo jak na niego wejdę, to on pewnie będzie mieć oparty od razu kierunek na moją lokację. Ale przecież jak będę siedzieć na tym koniu, to będę zataczać kółko. Więc to w sumie nawet sensu nie ma. No dobra. Też może na piechotę tam zrobimy, chyba że zrobiłby medytację, wtedy by się to naprawiło. A kto... czemu niedostępne? Co jest? Nie mam do tego pojęcia. Chyba że zapis gry. No, no proszę, no. Powinno się chyba w porządku. Tak, czy muszę zrobić zapis gry? Bo jak za dużo razy będę wołać ze stranego konia. To dobra, mam nadzieję, że uda się zrobić tą misję bez prostolewu krwi, jak to mówi chyba Eivor. Nie skupiłem się zbytnio na tym samym, tylko na tym, aby iść do przodu klify Dauver. No i niby przy tych klifach miałem zdobyć te roślinki, a się okazało, że jednak był przy jaskini. No to dobra, to w takim razie zobaczymy, co nas tutaj czeka. Raczej nie będzie chyba problemów. Mamy typowo wieżę. Ile mam strzał? 17. Może być. Fortessa Dauver. Sporo tutaj mam skarbów. Co to jest? Tak, to jest 2 łuczników. To niedobrze. Jakby był jeden, to mógłbym drugiego zdjąć. No, tak też można. Co był za dziwny taki dźwięk? Tutaj mamy tego wysłannika, dobra. Właśnie wiem, że Eivor, że sobie zaoszczędzę kłopotów. Tylko, że to może nie być takie proste, jak ci się wydaje, byku. Może damy radę tak właśnie zejść? Nie wydało.
Także właśnie tych przedników mam tutaj bardzo dużo. O nie. Dobra, łatwo. Łatwo. Alfred's chosen elderman is a thane called Tetmund. The abbot Cunibert will want to know. I should meet Bessem and the abbot in Falkenstein. Nie, no musieli mi wykryć. Marionetki więźniowie, nowe zadanie. Dobra, o to i od razu. Naprzeciwko to jest. No, zabiłem tam niby dwóch łuczników i chyba tyle, mam wrażenie, jest akurat spoko. To zadanie jest przy skrecie? Ciekawe. Dobra, mam wyższy poziom, bardzo dobrze. Wróć do Seinberta. Dobra. Tylko najpierw chciałem tutaj sobie zrobić jeszcze umiejętności jakieś. No i znowu zapomniałem, co miałem tutaj ulepszać. To nie, to też nie. Cios wieku też nie raczej. Proszę, to też nie. To też nie. Co ja tutaj miałem robić? Znowu zapomniałem? Nie, wściekły gniew, dobra, to miałem. Urzędzenie skrytego ataku. Urzędzenie do ataku wręcz. No i fajnie. Kontrprzewrót nie wydaje się być takim złym pomysłem. Musiałbym go jakoś inaczej odkryć. Dobra, wzywamy podkę. No i nie jest pobagowano, to bardzo dobrze, elegancko. Czyżbym to tam miał właśnie sekrecik po drodze? To nie jest tak źle. Sekrecik jest od razu koło tajemnicy. I właśnie ta misja popularna jest trochę dalej, więc może po drodze od razu damy radę wykonać ową tajemnicę. Nie ukrywam, że byłoby bardzo dobrze, bo akurat trochę mi tutaj brakuje do skończonego wątku. Przeciwnicy. Zobaczymy, o co muszę tam chodzić. Tylko najpierw atak. Pyk. No i tego. Toporkiem. Bęk. Kurde, czyli sporo adrenaliny zyskujemy. Chyba jeden cały pasek za takie fajne skryte zabójstwo. No to wychodzi. Normalne zadanie w świecie gry. Latarnia w Dauwer. Someone is stuck. My brother, chasing some foolish legend that if you see old Hisser from above and catch his tail, he will grant you a wish. And what of your leg? Likely sprained, trying to climb up to rescue him. We are a sorry pair. Rzeczywiście tutaj ktoś u góry jest? Możliwe, że tak, tylko właśnie tutaj widzę fajną sprawę. Pyk! Elegancko. Sztaba tytanu, dobra. O, nie! Już po 70 prawie? Nieźle. Stop clucking like a laying hen. I'm the one with the broken leg. At least grab old Hisser's tail while you're up there. No zamkniesz rzesz łeb. Tutaj jest niepełnosprawny. Alright. Well, you'll have to get down somehow. Can you see a haystack or something? To chyba dlatego go nie widziałem, bo jest znacznie za wysoko. Tak, jest tam u góry, dobra. O nie! Wąż, dobra. Fajnie, co zatrzymanie czasu, tylko... Gdzie jest niby to? A, tutaj mam u góry mapę Skarbo i tutaj mam tą maskę na dole jakoś. Czyli starożytny artefakt. Ryby mi się przydał, nie ukrywam. I don't know how I let my brother talk me into these schemes. I think I just give in to his endless scolding. But I'm sick to the back teeth of him. Climb up, Arne. Go in that cave of wolves, Arne. Eat that red mushroom.
Siblings are a source of great joy and equal misery. My two have a brother. Does yours put you in the maw of death every opportunity he gets? Co mi to trochę tak. Let's get you down. And perhaps you can tell him how you feel. Talk of my feelings to my brother. I would rather let the snakes gnaw on my tender parts. This way. It's too hard to get down from here. Tutaj mam u góry, dobra. Poszedłbym sobie po ten artefakt. O, liścik. Ciekawa sprawa z tymi artefaktami. Mapa skarbów cent, dobra. O nie. O, idealnie. Thank you, stranger, for bringing this waste of breath back to me. You're welcome. But what is the story you spoke of? Old Hisser. A pretty legend. He who catches old Hisser's tail will find their heart's wish granted. Jakiś to ma sens, niby. Found such a story in a manuscript up in the tower. Then may it bring you more luck than it did us. Maybe you will even solve the serpent's mystery. Farewell. May Odin litter your path with riches. Goodbye. And keep each other safe. For a good brother is the truest treasure from the gods. Now see, you made love. To było ciekawe. All that wailing, it was as easy as a hop and a jump. Keep that up, and I'll leave you here for the wolves. Oh, no. Look at your leg. Też więcej nie dam rady chyba zrobić. O nie. Zobaczymy może tą tajemnicę, którą dostaliśmy w tym liściku. Tych tabliczek mam na razie 3, dobra. A, już wiem, gdzie to jest. Pamiętam to miejsce. Tylko gdzie jest teraz ta tajemnica? Do mnie narzędzie to nie jest, że nie dla magów. Chyba u góry tam to było. A z tego stanie to ten skarbik jest chyba tutaj właśnie. Więc może tam pójdziemy przy okazji tych zadań pobocznych tutaj. Właśnie ta maska mnie trochę ciekawi. Zobaczymy może, o co tutaj chodzi. Tutaj ewidentnie mamy zejść na dół. Tylko jeszcze nie wiem zbytnio jak. No i łatwo. Strzały łowieckie zawsze się przydadzą. Otwarte. Już? To było łatwo akurat. Artefakty pozdobywane. A jak to teraz wygląda z tej perspektywy? To niby tutaj mogę iść od razu do tego zadania fabularnego. Ten artefakt chyba zaniosę w momencie, gdy skończymy wątek tego Centu do naszego rzymskiego gościa. Kleos się nazywał? Claudius? Już nawet nie pamiętam. Dawno temu niego nie byłem. Tam zaniesiemy mu te wszystkie rzeczy i zobaczymy, czy co nam się uda. Zacznijmy, że tutaj mam naszyjników przypadkiem tych członków zakonu 6. To idealnie. Oddamy te obydwie rzeczy. I bardzo dobrze. Zobaczymy, co nam dadzą. Oby exp albo srebro, nie pogardziłbym oczywiście. Ale dobra, Holkan Stan. Oddajmy liścik króla Alfreda temu Seinbertowi, który chyba powinien nam teraz wskazać drogę do Fylke, jak i Sigurda. W zasadzie do Fylke, a Fylke powinna nam wskazać Sigurda, mam wrażenie. Akurat mam i to dość dobre. Kent's new elderman will be Thane Tedmund. Tedmund? Oh, the Lord is testing me. He is made mouse by you Danes. Barely leaves his fortress at Rucester. How might I gain his influence if he will not speak to me? Or to anyone? It is a puzzle. To inspire loyalty, Tedmund must owe you something. Such as his life. Go on.
A fortress stormed, a man kidnapped. If you beat back his enemy, saved him from sure death, his gratitude would... swell. It would know no bounds. But that fortress will be harder to pry open than a nun's knees. Perhaps, perhaps not. We can take him from Rucester Fortress. We'll need a small, experienced force of men. Rucester is not a house of straw and sticks. It's a garrison, crawling with soldiers. I don't see how it's possible. I don't believe it's necessary. Are you hiding something, Batham? There is a lumber mill nearby, correct? Beamersfield. Alfred invests much in fortifying Wessex, and uses our forests to do so. The mill provides his wood. Tedmund is there. Impossible! How do you know? I heard rumors that Tedmund had been lured out of self-exile to manage work on the fortifications of Canterbury. Taking him from a lumberyard is less dangerous than assaulting a fortress. But your rescue attempt will not have the same flair. Is it worth it? It may still work. Yes. Yes. Bring him to the megaliths. And Fulke? When I have Tedmund's fealty, you shall have Fulke. Now go. I will rustle up a small rescue party. Recover. Reculver and Tunbridge. They pay well for my catch. The monks? Do those parchment skin Christians ever eat meat? Don't you believe in Jesus? They realize that because he died. Może nas się dosięcie pasim? Chyba nie chcą mu się. Czemu tak się obijać? He is self-serving and evasive. Can he really deliver Fulke? The abbot is a friend of Fulke's. That is clear. So long as he doesn't suspect our motive, we may have a chance. Indeed. This brings to mind a story. Perhaps you've heard of it. The Scorpion and the Frog. A children's story? A cautionary tale. The Scorpion wants to cross the river, but he cannot swim. So he enlists the help of the Frog. The Frog agrees to carry him on his back, extracting a promise that the Scorpion will not sting him. Let me guess. The Scorpion reneges, blaming his nature, and both drown. The Scorpion crosses the river and stings an innocent man, killing him. So what does this tale tell us? That your stories are clouded and their meaning doubly so? It shows that every tale has a thousand possible outcomes, many of which are surprising. If the abbot does not deliver Fulke, he will die at my hand. And we will continue our search. A sobering approach. Trochę dziwne, ale niech już będzie. Jednak się spiszamy. Bardzo dobrze. Ten tartak. Czy to będzie na pewno tutaj? Nie wydaje mi się, to jest chyba początek. Jednak tak. YouTube grup niedostępny. No dobra, niech już będzie. Tylko właśnie, że tutaj mamy niby skarbik, to że właśnie nie mam pojęcia, jak mógłbym go zdobyć. O, chrąż jeszcze. Skoro mam ten teren tak jakby już poznany, to czy ja tutaj już byłem? Chyba, że nie kryt. To już będzie. Chodź tutaj. Ho! Ale stopę dostał. Ho! I hope this chase will catch us a plump hen. Once the abbot has Tedmund's gratitude, he will deliver Fulke. It will cost us nothing more. Fajne kusze mają, jak w tym serialu Wikingowie. Teraz problem, jak dostać ten klucz. A czy musiałbym to jakoś przesunąć, na to wychodzi. Tylko że jak? Od góry nie dam rady. No to jest problem. Nie dam rady zdobyć tego klucza. O, to niech już będzie ten Tedmund, tylko gdzie on jest? A tutaj, dobra. Poruszamy tędy. Wbijamy.
Chyba ten klucz będzie właśnie potrzebny do tej skrzynki tutaj, więc nie wiem, czy się opłaca tam iść. Ła. Czwórka. Pięknie. Aha! Kiedy zostaliśmy odrzuceni przez nasz szał? Chyba, że jakąś specjalną umiejętność użyli. Jak ja mogę go porwać? Nie wiem. Pewnie będzie trzeba przestać być poszukiwanym, tylko właśnie anonimowym może. If that leaden wit keeps his word. O nie? No proszę, no możemy go... O, to rozwiąż. Czy musiałem być anonimowy, no to wychodzi. To jest takie nieintuicyjne. Mogłem tam wejść, od razu go związać i... i ukraść go, tego musi być anonimowy. Stop caterwauling and you'll live. Live? Oh, saints protect me! Silence will save you, Tedmund. Silence, not your saints. Myślę, że się rozpłakał. Tutaj mamy sekreci. To znaczy tajemnica, no to wychodzi. Zobaczymy, o co może tam chodzić. Gdzie taką dość interesującą chyba. Gdzie my jesteśmy? O, tutaj od razu. Oznaczymy sobie. Gdzie jest krąg, więc chyba będzie ofiara, no to wychodzi. Jest też raczej mało prawdopodobne, żeby tutaj było od razu legendarne zwierzę, tak na starcie przy końcu misji fabularnej, no to wychodzi. Szczerze nie wiem, przekonamy się. No, oczywiście to mnie trochę ciekawi. Jest jakiś ołtarzyk, więc możliwe, że właśnie kamienie. Tak, to na pewno będą kamienie na 100%. Pyk, odniesiony. Tak, to są te kamienie, megality Medeunga. No i co teraz? Co musi być na ziemi, aby można było wykonać zadanie? No to bądź na ziemi. Anonimowej zasrana, no. Już jestem anonimowy, no. Mogę się zapisać grę? Niby mogę. Muszę zachować anonimowość, ale po co? Już mam już tutaj zapisywanie gry. No podniesienie tylko, no gówno mi to da. Mam pomysł, chyba że wczytałbym grę, wtedy to nie wydaje się być takie złe. Choć w sumie nie wiem, czy to teraz zadziała, ale no przekonajmy się. Jak niby muszę być anonimowy, przecież już jestem anonimowy. Co to było za takie walnięcie dziwne? O, jest. Aha. Hide in plain sight. Such is our way. But only until the moment of success, the final strike. I prefer to act and speak plain. Kings and lords who do not are often misunderstood. Yet as a leader yourself, you cannot deny that we should not be seen in this area. How many of your clan know the true circumstances of Sigurd's absence? Hmm. You see my point. A leader must know when to speak and when to stay silent. For silence is not always allowed. It can feel like one. You truly embrace the concept of hiding in plain sight, eh? To its very fullest. As I do. To jest bardzo dziwna sprawa. Przecież zapisałem grę, gdy on tam już siedział. Więc nie wiem, czy teraz jak go zaniosę tutaj, to czy coś się zmieni, jednak będę mógł go, nie wiem, przesłuchać? Porwać jeszcze dalej, bo wiem, że tutaj muszę go opuścić. I musiałem być anonimowy oczywiście, więc może teraz będę anonimowy. Nie mam do tego pojęcia, no zobaczymy, bo inaczej to... szczerze nie mam pojęcia, jak to można zrobić. Dobra, jest. Chociaż tyle. In the name of Alfred, King of Wessex, I demand you release his royal subject into my care. Come no closer, Christian, else your man dies by my blade. Please, I'm not the man you want. Keep your eye on this one. He'll be worth a hefty bounty. Any false moves and I will snip your heels. Pięty? Now let's finish this shadow play and be gone. Are you sure that's Tedmund? He's dressed as a lord, but that man is shorter and fatter than I recall.
I'm not Tedmund. I'm not. I swear upon the holy rood. I am not Thane Tedmund. What in heaven's name is happening here? Who are you? Speak quickly, or I will slit your throat and leave you for the crows. Shergar. I'm called Shergar. Lord Tedmund pays me a measly coin to serve as his double. Dobler, niesłe. Brother Shergar, you are far from Augustine's priory. I left the cloisters many moons ago, your holiness. The monastic life was not my calling. We can use you yet, Shergar. Summon Tedmund to a meeting. Get him out in the open. Tedmund has no care for me or what I have to say. My orders come by letter, never by mouth. I hardly know the man. You're of no use to us, then. Perhaps I should just kill you here and now. No, wait. Let me think. Let me think. Danes! To storm the walls, you need Danes. There's a raiding camp west of here I was told to be wary of. Acting as Tedmund, I ordered a band of soldiers to capture them. If you hurry, you may be able to stop this. If another band of Danes wants to join our assault, we'll have the distraction we need to get inside Rucester. If the Saxons don't slaughter them first. I am still Tedmund to the men in the field. I could speak with their captain, send his men away. It's a fearless plan. The Nornir knit winding paths that cannot be unknotted. It seems Rucester was always in our path. Abbot, stay alert. We'll send word when we're ready to capture Tedmund. And this fool? He knows much of our plan. Do what you want with him. I won't risk our plan on the shambling of this fool. Come, Brother Shergar. And perhaps today would be the time to consider a vow of silence? An army of Danes is all we need to take the fortress. Let us hope. It is best to snare a wasp with honey. Have you ever considered more subtlety? I leave manipulation to you, Basim. You appear to see it as an art. It is both art and science to bend a man to your will, and harder still to convince them that they are firmly in control. Shergar was quick to betray his lord. Do you not think he would sell us out as swiftly? Perhaps. Perhaps not. I do not presume to know a man's heart in so brief a meeting. His prattle was sad and ugly. Like a weeping babe. You have little patience for chittering squirrels. And yet, I allow you to squeak in my ear, along all the roads and byways of Kent. Because you are wise, and you see the same qualities in me. That must be it. We are nearing the camp. Let us hope there are Danes enough to storm a fortress. Otherwise, this abbot's game is a long one. It must be played, if we are to reclaim Sigurd. To było dziwne, że mówił, ej, boże, się zbliżamy do obozu, jak nawet się nie zbliżaliśmy. Więc póki co tego nie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Na samego odcinka.